Witam serdecznie na warsztatach rodzinnych, warsztaty z cytatem. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób możemy ze wszystkiego, co mamy w domu, zrobić inspirującą kartkę, którą możemy komuś wysłać, zakładkę do książki, albo może coś, co będzie rodzajem obrazu z papieru. Będziemy posługiwali się głównie papierem. Musimy mieć klej. Taki lub taki, zwykły klej, nożyczki, różnego rodzaju mazaki, ołówki, coś, co bardzo ładnie pisze. Pisak albo długopis. Jeżeli ktoś nie chce ćwiczyć kaligrafii, czyli takiego ładnego pisma, którym może własnoręcznie coś napisać, dobrze by było, żeby były wydrukowane cytaty. Wybierzcie sobie jakiś cytat, który Was inspiruje, który komuś chcecie wysłać. Możecie korzystać z różnych książek, które nagle teraz odkryliśmy. Ja na przykład dzisiaj przygotowałam poezję XX wieku, poezję Rilkego, księdza Twardowskiego i takie różne książeczki Wspaniałej córce dla nauczyciela, Dzielnemu tacie, gdzie są właśnie sentencje, czyli aforyzmy, krótkie, inspirujące zdania. Do czego to wykorzystacie, nie wiem. Ja chcę z tego zrobić prezent dla moich kuzynów i kuzynek. Pozdrawiam, dostaniecie to na pewno. Ale to może być też po prostu zakładka do książki albo jakiś obrazek, który powiesicie gdzieś na wierzchu, który będzie Wam pomagał przetrwać trudniejsze chwile. Co musimy przygotować? Zaczynamy od stworzenia bazy pod zakładkę. Czyli musimy wyciąć sobie taki paseczek. Do tego jest potrzebny po prostu jakiś sztywny karton, blok techniczny albo jakieś sztywne kartki na przykład, które macie z różnych gazet, kalendarzy, różnego koloru. Ja mam na przykład takie z napisami i takie dwukolorowe. Ona wtedy po prostu jest dwukolorowa. Jest to troszeczkę łatwiejsze, ale to, co mamy dostępnego najczęściej, to jest właśnie blok techniczny. Wycinamy kartkę, oczywiście mamy ćwiczenie z linijką, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, co to jest linijka. Po prostu wybieramy sobie jakąś tam długość, wycinamy sobie po prostu jakąś tam, jakiś tam fragment, który nam się podoba, tak? Czy zakładkę, no to wtedy jest pasek. Jeżeli chcemy, żeby to było coś większego, to wycinamy coś większego. Ja już sobie wycięłam tutaj część rzeczy. Mam takie dwie zakładki. One są dwustronne, ale są z cienkiego papieru, więc będziemy je usztywniać. Pokażę Wam trzy różne rodzaje ozdabiania. Można też użyć takich większych rzeczy, ale to zrobimy później. Zakładka powinna wyglądać tak, tylko że będzie po prostu tutaj z jakimś cytatem, który sobie wcześniej przygotujemy i sobie to ozdobimy. Zaczynamy od kompozycji. Wybieramy cytat, który przygotowaliśmy sobie wcześniej. Wycinacie po prostu kartkę, taką małą, i piszecie sobie na niej coś, albo jeżeli przygotowaliście się dzisiaj do zajęć, to warto sobie przygotować po prostu jakieś napisy. Ja przygotowałam sobie jeszcze taką zakładkę recyklingową z kawałka opakowania po perfumach. Bardzo mi się podoba ten wzór. Jak ktoś ma dziurkacze, to może po prostu sobie jeszcze tutaj osobno jakieś dziurki wyciąć. I to już jest jednostronne, czyli będę ozdabiać też z drugiej strony. No i co robimy? Bierzemy jakiś cytat, albo go piszemy. Ja mam tutaj kilka. Albo wydrukujemy, albo wybieramy z papierów. Tu są takie fajne papiery ITD Collection, później za chwilę będziecie mieli to na dole, jak się nazywa ta firma. Można kupić gotowe cytaty, ale można też napisać własnoręcznie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Układamy cytat. Ja wybieram na przykład taki prosty. Tak, nie wiem, co mi się podoba. Na przykład ten. Tu jest ładne białe tło.
Ja mam powycinane też takie paski. Z tych paseczków można tworzyć kompozycję, czyli na przykład jak mamy tutaj białe tło, to po prostu trzeba pokombinować. Stworzyć jakieś warstwy. Jeżeli mamy jakieś naklejki, różnego rodzaju naklejki, dzieci mają w domu, możemy sobie po prostu je kupić albo powycinać. Jeżeli mamy wdziurkacze w domu, tworzymy różnego rodzaju rzeczy, kwiatki. Jeżeli ktoś lubi styl ascetyczny, wybiera sobie dwa elementy i kładzie tylko i wyłącznie to, co jest na tekście, żeby go za bardzo nie zasłaniać. Tworzymy kompozycję. Tu na przykład zrobimy żółte. Możemy korzystać też na przykład z takich kawałków papieru powycinanych, powydzieranych różnego koloru, z jakichś bąbelków, listeczków. Tak? Można po prostu spróbować to podrzeć i zrobić taką jakąś rameczkę. Musimy troszeczkę pokombinować. Ja też zachęcam do tego, żeby korzystać z wycinanych z gazet napisów. Tak? Wtedy po prostu za chwilę z drugiej strony zrobimy. Możemy po prostu powycinać sobie napisy z gazet i stworzyć jakąś zabawną kompozycję. No to bierzemy klej. I przyklejamy. Najpierw przyklejamy cytat. Znaczy, przynajmniej ja tak robię. Dobrze by było, żeby to było dokładnie przyklejone. Te mniejsze elementy przyklejamy. Jeden na drugi, można jeszcze na przykład spróbować tutaj coś dołożyć. No, musimy po prostu stworzyć swój pomysł, tak? I to teraz trzeba po prostu troszeczkę tak sprasować ręką. I zobaczcie, z drugiej strony nic nie ma. Z drugiej strony możemy też wykorzystać jakiś cytat albo usztywnić to. Czyli wybieramy sobie wycięte wcześniej jakieś paski, też z kartonu albo z jakiegoś sztywniejszego papieru. Ja mam na przykład coś takiego. Można wykorzystać gotowe wzory albo po prostu powycinać naklejki. I troszeczkę mi na przykład się podoba zestawienie zielonego z brązowym, takie trochę leśne. Z drugiej strony nie będzie cytatu. Ten klej jest przezroczysty, on wyschnie, zupełnie go nie będzie widać później. Te kleje są wszystkie dostępne w bardzo popularnych sklepach, w których kupujemy jedzenie, tylko w takich większych. Można też zamówić przez internet, więc to nie jest żaden problem, żeby takie kleje sobie nawet teraz gdzieś nabyć i tak się zaopatrzyć w nie. Tak. I po prostu tworzymy kompozycję. Z różnych pasków, które można wyciąć samemu, można stworzyć bardzo ładne kompozycję. Pokombinujcie z kolorami. Dzieci bardzo lubią łączyć kolory w taki sposób, że dorosłych aż zęby bolą. Ale myślę, że od nich się możemy nauczyć, jak się po prostu nie przejmować tym, że coś do siebie nie pasuje, bo potem się okazuje, że to bardzo pasuje.
teraz jak już mamy jedną stronę zrobioną, to musi troszeczkę wyschnąć. Ozdabiamy sobie drugą. Tutaj już mam dwustronną zakładkę. O, trzeba uważać, żeby się nie przykleiło. Mamy taką zakładkę. Ona jak wyschnie, to trzeba ją po prostu gdzieś czymś przygwoździć, obciążyć i ona wtedy wyschnie i będzie prosta. Mamy drugą stronę, na której jest bardzo ładny wzór, aż szkoda zaklejać, więc można go po prostu tylko podkreślić. Na przykład ja to zrobię za pomocą motylka. To będzie moja ulubiona zakładka z napisem kawa. Jeżeli coś jest za długie, za krótkie, zawsze można troszkę odkleić i dopasować. Mamy drugą zakładkę. Odkładamy na bok. Możemy też zrobić większą pracę, która nie będzie zakładką do książki, ale będzie na przykład czymś w rodzaju takiego obrazka, który będzie nas inspirował. Bardzo zachęcam do tego, żeby tworzyć takie obrazki i jeszcze wykorzystać różne inne rzeczy, które mamy w domu. Bardzo często nasze dzieci mają takie skarby. To jest pieczątka. Są one ogólnodostępne w różnych bardzo miejscach, wcale nie są drogie i można po prostu z tych pieczątek robić bardzo fajne rzeczy. Niektóre z tych pieczątek są z napisami. Też można je wykorzystywać do takich zakładek. Zobaczcie, robimy napis inspirujący. Powiedzmy, że ktoś ma słabszy dzień. Nie możemy wyjść z domu, chcemy mu przesłać coś ładnego. Najczęściej szukamy różnych rzeczy w internecie gotowych, ale jeżeli chcemy stworzyć coś bardzo osobistego tylko i wyłącznie dla tej osoby, to mamy szansę właśnie dzięki cytatom. Najlepiej wydrukować sobie coś dużymi literami, albo po prostu to napisać. Ja napisałam Carpe Diem, czyli chwytaj dzień. All you need is love. Wszystko, czego potrzebujesz, jest miłość. Ale dzisiaj moim cytatem dnia jest ten. Albo znajdę drogę, albo stworzę jakąś. Kładziemy go na środku i szukamy różnych rzeczy, które mamy w okolicy. Skorzystajmy z różnych zdjęć, które są w gazetach, z różnych inspiracji, które znajdujemy w tym, co czytamy, w książkach. Ja mam powycinane akurat tutaj różne kwiatki, tak? Można na przykład powycinać jakieś kółka, zobaczyć, co nam tutaj pasuje. I po prostu stworzyć jakiś piękny obraz, który potem możemy sfotografować i wysłać komuś. To nie jest wcale takie trudne. Jest bardzo relaksujące. Można wykorzystać piórko. Ja na przykład czasem piszę, więc pióro dla mnie też jest symbolem poszukiwania jakiejś inspiracji, drogi. To wszystko trzeba później oczywiście podkleić, tak? Z takich pasków do tej pracy można później zrobić ramkę. Ja wycięłam tutaj takie gotowe paski. Wystarczy je po prostu tutaj położyć, poprzyklejać do większej kartki, która jest pod spodem. I mamy gotowy obrazek.
Przycinamy to później dowolnie, tak jak nam się to podoba albo nie podoba. Zmieniamy kompozycję, dokładamy różne rzeczy, tak? Możemy jeszcze na wierzchu coś położyć. I zobaczcie, 5 minut, 10, czasami 15. Możemy stworzyć bardzo piękny obrazek, który może komuś pomóc przetrwać cały dzień. I jak zrobimy taki obrazek, albo znajdę drogę, albo stworzę jakąś, fotografujemy i wysyłamy. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli swoje prace, które wykonacie na podstawie dzisiejszego spotkania, zamieścicie pod tym postem. I serdecznie Was zapraszam na kolejne warsztaty online, które z każdego dnia będą coraz lepsze, bo trzeba się uczyć, trzeba iść dalej, nie poddawać się i szukać nowych dróg. Cieszę się, że dzisiaj szukaliście jej ze mną. Do zobaczenia w Jorlandii!